Ostatnio ktoś napisał w komentarzu, że kiedyś na kartofliskach to były filmidła, a teraz to jest zwykłe pajacowanie. I żebym się do tego jakoś odniósł. No to się odnoszę i zapraszam na kolejny odcinek pajacowania. Przed nami przegląd lig ujowych, czyli magazyn o rozgrywkach jeszcze gorszych od polskiej ekstraklasy. A sponsorem kanału Kartofliska jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. A zaczniemy sobie od czegoś ładnego. Miejmy to z głowy, zacznijmy od ładnej bramki z Mołdawii. No, całkiem, ta brama. No a teraz będzie pachnidełko z Korei, chyba tak, z Korei. To będzie akcja, w której pachniało bramką, no. No też bym pewnie tego nie strzelił lepiej. Pozostajemy w Korei, ale teraz zobaczmy taką najzwyklejszą bramkę. Gol zwykły, ale jaka cieszynka. Taka sobie też ta cieszynka, ale zawodnik jak się na nią zdecydował, to się od razu zorientował. Kurwa, przecież ja już mam żółtą kartkę. No jak się zakończyło? No czerwoną się musiało zakończyć. Fajna żółta kartka to była również w lidze Wietnamu. Tam arbiter główny żółtą kartką nagrodził. Myślał, że trenera, ale to nie był trener, tylko to był tłumacz trenera. Więc to chyba pierwszy przypadek w historii, gdy żółtą kartkę dostaje tłumacz. Nawet w lidze wietnamskiej takie rzeczy się zdarzają. No trochę się arbiter zakręcił, a teraz będzie zawodnik, który też tam trochę się zakręcił. To jest piąta liga angielska. No coś mu się pomyliło, myślał chyba, że jest poza boiskiem i zaczął wykonywać pompki. A się okazało, że grał mecz. Można się zapomnieć, no. Jak ja gram, to mi się czasem wydaje, że ja w kolejce po jakąś gazetę stoję na przykład. I się nie ruszam. Potem się trochę dziwią, że do piłki nie startuję, ale... Ale co tam w sumie? No myślałem, żeby jakoś mądrzej skomentować tę sytuację, ale nie mam pomysłu, więc może do głosu dopuścimy teraz komentatora z ligi tunezyjskiej. Niech on spuentuje. Hetka wybierę. To jest puenta do wszystkiego, bo on powiedział, podaj mi piwo. Hetka wybierę. Powiedział, podaj mi piwo tuż przed rozpoczęciem transmisji. Nie wiedział, że już jest online. No jakaś afera się wielka zrobiła w tej Tunezji, no bo gdzie on tutaj z browarem mecz będzie komentował, no. Hetka wybierę. A teraz będzie taki żarcik z ligi irlandzkiej, no, że to po kilku piwach trzeba wymyśleć chyba. To jest fotoreporter. On tam na leżąco pstrykał sobie jakiś mecz, leżąc przy płocie. I co mu zrobili? No ktoś podszedł i przywiązał mu buty do barierki. Żart na poziomie bardzo niskim, ale mi się podoba. Ja o tym żarcie już wspominałem o wspaniałym odcinku pod tytułem Typ Macho, który pojawia się na kanale LVBetu. Jak ktoś nie widział, to zapraszam. Tam jest niby o typowaniu, ale o typowaniu jest mało stosunkowo. Bardziej tam przedstawiam nieciekawe ciekawostki. No, mniej więcej tak jak w tym magazynie. Zapamiętajcie, Typ Macho na kanale LVBet. A teraz to dopiero będzie historia Zambii. To będzie niesamowita historia Zambii. No nie wiem, czy już jesteście gotowi na tę historię. Może później będzie. Na razie zobaczmy sobie karnego z Maroka. A czy sytuacja, po której podyktowano rzut karny. No i trzeba przyznać, że było to bardzo, bardzo rozsądne zagranie golkipera, no. A teraz będzie brameczka. O kurde, scenariusz mi poleciał. Już uratowany, więc kończę. Teraz to dopiero będzie brameczka. Będzie to gol z Uzbekistanu. To był tak zwany gol widmo, bo tego gola nie było. No przecież piłka nie wpadła do siatki. Ale uznano. Gol widmo z Uzbekistanu.
No, po takim golu to już chyba jesteśmy gotowi na Zambię. Otóż w Zambii złapali jakiegoś gościa, który na cmentarzu wykopał z grobu kości jakiegoś albinosa. Po co on to zrobił? On to zrobił po to, aby z kości tego albinosa zrobić czary. No i co w tym takiego dziwnego? No bo on jest kibicem zagorzałym jednego z zambijskich zespołów i ten zespół ostatnio grał chujowo, nie mógł w ogóle gola strzelić, więc on stwierdził, że musi zrobić czary. Jak on te czary odpali, to oni przynajmniej w słupek zaczną trafiać. Tak stwierdził. Ale się nie udało, bo go złapali. No. Jak ten zespół ma teraz grać? No i po takiej wiadomości Zambii, no to już chyba nie ma sensu kontynuować tego magazynu. Dziękuję za uwagę. To był przegląd lig ujowych. A sponsorem kanału Kartofliska jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich.